Lech jest potężnym klubem. Cieszę się, że ktoś mnie tutaj dostrzegł i jestem gotowy do ciężkiej pracy. Juliusz Lietniowski mimo młodego wieku na poziomie pierwszej ligi, zwłaszcza w ostatnim sezonie, zaprezentował się bardzo dojrzale i swoimi umiejętnościami piłkarskimi, przede wszystkim doskonałym panowaniem nad piłką, umiejętnościami technicznymi, jak również taktycznymi, wielokrotnie przeważał o losach spotkania dla własnego zespołu. Występować mogę na pozycji numer 8 bądź numer 10, zarówno w defensywie, jak i ofensywie. Wydaje mi się, że radzę sobie nieźle. My jako Lech Poznań przyglądaliśmy się uważnie przez pewien okres czasu i stąd taka decyzja. Mimo że jest młody, to już na poziomie pierwszej ligi potrafił oznaczyć piętno na takim zespole jak Bytowia i w tym młodym zawodniku brzmi olbrzymi potencjał i możliwości dalszego rozwoju. Liczymy właśnie, że w gronie lepszych piłkarzy, w ekstraklasie, gdzie te cele są inne zupełnie niż w pierwszoligowych klubach, jeszcze mocniej się rozwinie, jeszcze lepiej będzie mógł sprzedawać swoje już nietuzinkowe umiejętności. Na pewno myślę, że każdy kibic Lecha liczy na Mistrzostwo Polski. Myślę, że z takim potencjałem, jaki jest w tym zespole, jak oglądałem mecze, jest to na pewno realne. I przychodzę tutaj, żeby zostać mistrzem Polski. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa Aforti.